Biden, Chiny i Rosja atakują demokrację i jedność Zachodu. Prezydent Biden, Ameryka chce znów współpracować z Europą. Zapowiadałem w Monachium, że Ameryka wróci i dotrzymałem słowa. Ameryka wróciła, partnerstwo transatlantyckie wróciło. Wiem, że ostatnie kilka lat nadwyrężyło nasze relacje. Ale zapewniam, że Ameryka chce znów współpracować z Europą, powiedział w piątek prezydent USA Joe Biden podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. W przemówieniu podczas specjalnej, wirtualnej edycji corocznej konferencji w Monachium, Biden przedstawił wizję powrotu Ameryki, jako przywódcy Zachodu i orędownika jedności NATO. Jeszcze jako prywatny obywatel zapowiadałem kilka lat temu w Monachium, że Ameryka wróci i dotrzymałem słowa. Ameryka wróciła, partnerstwo transatlantyckie wróciło. Wiem, że ostatnie kilka lat nadwyrężyło nasze relacje. Ale zapewniam, że jesteśmy zdeterminowani, by konsultować się z wami, by znów zasłużyć na pozycję zaufanego lidera, powiedział Biden. Nowy prezydent podkreślił, że Waszyngton będzie niezachwianie wierny zobowiązaniom sojuszniczym wynikającym z artykułu V Traktatu Północnoatlantyckiego. Atak przeciwko jednemu jest atakiem przeciwko wszystkim, zapewnił prezydent. Demokracja to nie relikt historii. Podczas swojego przemówienia Biden przedstawił wizję świata będącego w punkcie załamania i zmagań zwolenników demokracji i autorytaryzmu. Demokratyczny postęp jest atakowany. Jesteśmy w kluczowym punkcie, jesteśmy w środku fundamentalnej debaty między tymi, którzy uważają, że autokracja jest najlepszą drogą na przyszłość oraz tymi, którzy twierdzą, że demokracja jest niezbędna. Musimy udowodnić, że demokracja to nie relikt historii, mówił polityk. Twarda postawa wobec Rosji i Chin. Biden dał do zrozumienia, że do grona przeciwników demokracji zalicza głównie dwa kraje, Chiny i Rosję. Stwierdził, że Zachód musi przygotować się na długotrwałą i twardą rywalizację z Chinami, ale wyraził pewność, że jeśli sojusz zachowa swoją jedność, wyjdzie z niej zwycięsko. Mówiąc Rosji, Biden oskarżył Kreml o używanie m.in. korupcji i dezinformacji, by rozbić sojusz transatlantycki. Robi to, bo łatwiej jest tyranizować państwa osobno, niż gdy są razem. Właśnie dlatego integralność terytorialna Ukrainy jest nieodzowna, powiedział prezydent. Jak dodał, choć wyzwania związane z Rosją i Chinami różnią się od siebie, Zachód musi stawić im czoło razem. Jednocześnie stwierdził, że nie ma powrotu do logiki zimnej wojny i konfrontacji wschód kontra zachód, a rywalizacja nie może wykluczać współpracy, czego dowodem jest pandemia COVID-19. Prezydent USA bierze udział w wirtualnym panelu wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.